dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy Was bardzo serdecznie w truskawkowy czwartek. Dzisiaj bowiem dzień pasteli i dzisiaj pastelami narysujemy taką oto piękną truskawkę. Truskawkę w sposób hiperrealistyczny, tak żeby chciało się ją zjeść. My już swoją zjedliśmy, dlatego nie zapozuje nam dzisiaj niestety, ale nie dało się oprzeć. Pola i Daria będą rysowały ze mną. Będą testowały te same metody, które ja będę Wam pokazywał. No i mam nadzieję, że później na końcu pochwalę się swoimi rysunkami. Zobaczymy, co wyjdzie. Zobaczymy, co wyjdzie, ale zobaczycie, potraficie. Udzielę Wam takich metod, że wszystko będzie łatwe i zrozumiałe. Tak więc każdy poradzi sobie i gwarantuję, że będzie miał ochotę zjeść swoją truskawkę na końcu. Sama jestem bardzo ciekawa, co z tego wyniknie. No, na pewno będzie smacznie i kolorowo. Dziesiąta się zbliża, tak więc raz jeszcze witamy wszystkich z Was, którzy dołączają do naszej dzisiejszej transmisji. Dzisiaj będziemy rysować suchymi pastelami truskawkę, taką oto piękną, błyszczącą i smakowitą. Jeżeli nie macie suchych pasteli, możecie użyć olejnych. Oczywiście będzie to lepsze niż nierysowanie w ogóle. Przy olejnych pastelach no, trochę inaczej wyjdą pewne efekty. Nie będzie się ich dało rozcierać tak jak suchych, ale w jakimś stopniu się to uda, więc troszkę będzie więcej kombinowania, ale poradzicie sobie. Też na pewno uda się taką truskawkę narysować. Potrzebne kolory to będzie kilka odcieni czerwonego, ewentualnie dwa plus pomarańczowy, tak więc nie potrzeba tutaj zbyt wielu kolorów i zbyt wielu zabiegów. Krótkie słowo na temat takich realistycznych rysunków. Wiecie, jak się takie robi? Podpowiem Wam, że wcale nie jest to trudne. Chodzi tak naprawdę o zobaczenie pewnych jaśniejszych miejsc, ciemniejszych, różnic w kolorze. Na przykład połysk, taki lustrzany, piękny połysk na truskawce, to nic innego jak troszeczkę bardziej szary odcień czerwieni. Chociaż po narysowaniu rzeczywiście wygląda jakby błyszczał i to jest taka rzecz, która myli troszeczkę nasze oko i wydaje nam się, ojeju, jak to narysować, przecież to błyszczy. Tymczasem nie, to jest kolor taki jak każdy inny. Tak samo rysujemy odbicie w szkle, odbicie w wodzie i całą masę różnych innych efektów. To tylko odpowiedni kolor w odpowiednim miejscu i ja już Wam pokażę z wielką przyjemnością, jak ten kolor w odpowiednim miejscu dzisiaj położyć. Tak więc zaczynajmy. Przyda się dzisiaj biały papier, pastele, najlepiej suche. Przyda się jakaś mała szmatka albo chusteczka. No i palec do rozcierania tradycyjnie będzie w użyciu. Zaczynajmy zatem. Zaczynamy. Zaraz pokażę, jak te wszystkie odbicia, refleksy, jak te połyski wszystkie narysować. To jest tylko odpowiedni kolor i prześwitujący czasami papier. Na tym polega właśnie magia rysunkowa i taka magia czarowania w rysunku odpowiednimi kolorami. Dobrze, kamera ustawiona. Myślę, że moją truskawę spróbuję. A, zobaczmy, może się zmieści, a może nie. Spróbuję ją tutaj przypiąć obok, żebyście mieli podgląd na to, co robimy. O, myślę, że tak się zmieści. Będzie fajnie. Tylko jeszcze wszystko przesuniemy. Upa. Ok. Tak, będzie widać teraz idealnie. Tutaj mamy przygotowany już podwójny szkicownik. O, fantastycznie. Pola z Darią już sobie przygotowały szkicowniki. Będą rysować razem ze mną. Dobrze, tak więc jest wszystko, co być powinno. Możemy zaczynać wspaniałe rysowanie. Zapraszam serdecznie wszystkich na przygodę z superrealistyczną truskawką. Zobaczycie, że wcale nie jest to trudne narysować taką truskawkę i zaraz taką również narysujecie. Moi drodzy, zacznijcie sobie od szkicu. Ja polecam ten szkic zrobić od razu czerwoną kredką. Zobaczcie na kształt truskawki. Zobaczcie, jaka ona jest okrągła, jaka jest szpiczasta, jakie ma nieregularności w swoim kształcie. Ja się już tutaj podzielę moimi kredkami z Darią i z Polą. Proszę bardzo. Tutaj możesz, Pola, tą kredką sobie zacząć szkicować. Dobrze, dziękuję. Ok. Ja tutaj przykleję jeszcze papier, żeby nam nic nie odstawało. O. Słuchajcie.
Zacznijmy sobie szkic od takiego właśnie kształtu, trochę nieregularnego, z troszkę zwężoną końcówką. Tak naprawdę możecie zrobić nawet trochę inną truskawkę w kształcie. Ona nie musi być taka, przecież truskawki różnią się kształtem od siebie, więc spokojnie możecie zrobić ją po swojemu. Najważniejsze będą efekty, których zaraz użyjemy. Tak więc na początek delikatny szkic truskawki. Czy tutaj taki kształt może być? Bardzo dobry kształt, Pola, narysowałaś. Nie. Może chcecie sobie usiąść tu bliżej, będziecie lepiej widzieć. Słuchajcie, dodamy teraz jeszcze zarysy ogonka i polecam zrobić je zieloną kredką, żeby od razu było widać ich kolor. Narysujcie sobie najpierw pojedyncze linie, takie zakręcone, czyli taką. Tu będzie taki listek wygięty w naszą stronę. Kolejny listek i gdzieś tam taki jeden listek wiszący. Dam Wam czas na spokojne narysowanie. Ależ oczywiście, Pola, to jest bardzo dobra kredka. Tak, efekt. Możesz sobie usiąść tam z przodu, wiesz, bo tutaj słabo widać. Weź sobie stołeczek. Pola i Daria rysują dzisiaj ze mną i mam nadzieję, że pochwalą się swoimi rysunkami. Już za chwilkę. Słuchajcie, tu jeszcze jedna taka kreseczka, jeszcze jeden listek gdzieś tam się przyda. Tak więc zaczynamy od najprostszych linii i kształtów po to, żeby zaraz zamienić je we wspaniałą, realistyczną truskawkę. Jeżeli macie już te linie, to ja zerknę na Wasze komentarze, czy wszystko w porządku, czy macie jakieś pytania, śmiało pytajcie, jeżeli tylko o coś chcecie zapytać, ponieważ podglądam tutaj Wasze komentarze. Słuchajcie, dajmy teraz drugą linię, tak żeby już zamienić te kreski w listki. Tam jeszcze ogonek sobie dodamy. Taka sztuczka, żeby listki wyszły przestrzenne, takie zwinięte, to najpierw narysować jedną krawędź, a później narysować drugą krawędź nawet w jakimkolwiek miejscu. Zobaczycie, że i tak efekt. O, tak jak ja teraz narysowałem, zobaczcie, jedna krawędź była tu, a druga krawędź z koniuszka listka tak po fali sobie idzie i tam wychodzi. Czyli już mamy trójwymiarowy listek, bo widać, że tamta część wyszła z tyłu. Zaraz do listków wrócimy. Myślę, że teraz zajmiemy się już samą truskawką, to będzie najciekawsza część naszego dzisiejszego rysowania. Dzień dobry wszystkim. Moi drodzy, przyłóżcie sobie kawałek czerwonej kredki, jakiejkolwiek czerwonej, jaką macie, możliwie najbardziej truskawkową, czyli może bardziej czerwoną niż różową. Przyłóżcie sobie bokiem do truskawki i teraz zostawimy biały fragment gdzieś tutaj. Tu będzie troszeczkę zostawionej bieli. A całą resztę truskawki wypełnimy sobie czerwienią. Tak jak mówię, tutaj właśnie może być coraz więcej bieli, aż do czystego papieru. Tutaj ładnie dojdźcie do tych krawędzi listków, które przed chwilą rysowaliśmy. Zaraz zobaczycie, że ten
pozornie prosty i niewinnie wyglądający rysunek zamieni się w super realistyczną truskawkę, którą będziemy mieli ochotę zjeść. I stanie się to szybciej niż Wam się wydaje. To wcale nie potrwa jakoś długo. Świetnie, Pola, Ci poszło. Bardzo dobrze naniosłaś kolory, bo Twoja truskawka już błyszczy. Pola z Darią rysują dzisiaj razem ze mną. Słuchajcie, teraz palcem rozetrzyjcie porządnie tą czerwień. Tutaj tak delikatnie i delikatnie, żeby nadal został taki biały punkcik. Dam Wam czas na spokojne roztarcie czerwieni. Słuchajcie, teraz naniesiemy sobie od razu jeszcze zieleń na listki. Również ją później troszkę przetrzemy. Nanieście sobie taką zieleń jaskrawą również na listki. Słuchajcie, listki możecie rysować tak, że przyciskacie mocniej kredkę. Mocno, mocno tutaj, a później coraz delikatniej do szpicka i odrywacie kredkę od papieru. I w ten sposób regulujemy grubość kreski w kredkach pastelowych. Jeżeli nie macie jasnej zielonej, możecie pomieszać ciemniejszą zieloną z żółtą. Na razie robimy sobie taką bazę koloru, a zaraz będziemy ten kolor przyciemniać lub rozjaśniać. Przy okazji zapraszam Was serdecznie dzisiaj o godzinie 19:00 na rysowanie fantastycznego, równie realistycznego księżyca. Tak więc dzisiaj z truskawki wybierzemy się na podróż w kosmos i o 19:00 narysujemy księżyc jak prawdziwy, jak na zdjęciu. Będzie fantastycznie wyglądał. Tak więc dzisiaj dzień super realistycznych rysunków pastelami. Moi drodzy, teraz tą czerwienią, którą przed chwilką rysowaliśmy, zrobimy następującą sztuczkę. Pokryjemy sobie naszą truskawkę, którą trochę rozmazaliśmy, więc ta czerwień już się osłabiła nieco, rozjaśniła, bo rysujemy na białym papierze. Oczywiście jakiś inny papier też się nada, ale dzisiaj wyjątkowo biały jest najlepszy. Słuchajcie, pokryjemy naszą truskawkę tymi wzorami, tak, skaleczyłem się w palec ostatnio, wybaczcie plasterek, tymi takimi wzorami charakterystycznymi nasionek. One się rozchodzą na kratkę, jak szachownica. Już Wam pokażę, jakimi punktami to sobie zrobimy. Myślę, że zaczniemy tutaj. Właściwie to, przepraszam Was, weźmy sobie zieloną kredkę i zrobimy najpierw nasionka, a później obwódki, dobra? Zielona kredka. I zrobimy sobie tak, zielonymi kropeczkami te nasionka, zielone. Tak będzie lepiej widać dla Was na ekranie. Widzicie, one się rozchodzą w taki sposób, w kształt takiej
takiej lekko po skosie biegnącej szachownicy. I tutaj przy krawędziach możecie zmniejszać odległości, czyli przy prawej i lewej krawędzi odległości między tymi pesteczkami mogą być mniejsze. Podobnie na dole truskawki mogą być mniejsze i same te nasionka mogą być również trochę mniejsze. Narysuję wszystkie i dam Wam czas na spokojne narysowanie również na Waszych pracach. Także nie martwcie się. Grunt, żeby one właśnie się tak po szachownicy i lekko spiralnie rozchodziły. Bardzo dobrze Ci pola wyszło. Bardzo dobrze naniosłaś nasionka. I zaraz pokażę Wam, co będziemy robić w kolejnym kroku. Tak, jest dzisiaj, będzie truskawkowy lot na Księżyc. Zdecydowanie tak. I kiedy pokryjecie Waszą truskawkę nasionkami, dodamy sobie kolejny element, który doda realizmu naszej truskawce. No pole, Ty rewelacyjnie szybko rysujesz. Tak więc kiedy pokryjecie tylko Waszą truskawkę nasionkami, będziemy dodawać kolejny element. To będą te takie charakterystyczne wgłębienia dookoła nasionek. Już Wam pokazuję, jak je zrobić. Myślę, że możemy zacząć. Weźcie znowu czerwoną kredkę, tak jak przed chwileczką mówiłem, tylko teraz już jej użyjemy. I tą czerwoną kredką, którą rysowaliście na początku truskawkę, zróbcie takie otoczki dookoła tych zielonych nasionek. Tak, dookoła wszystkich nasionek potrzebujemy zrobić taką właśnie otoczkę. Ona może być taka trochę grubsza niż są same nasionka. I widzicie, nasza truskawka już powoli nabiera połysku. Tam przy krawędziach truskawki one mogą być też troszkę cieńsze. Takie właśnie otoczki czerwoną kredką przy każdym nasionku na truskawce. To będzie nam potrzebne. Raz jeszcze zapraszam serdecznie dzisiaj o 19:00 na równie realistyczne rysowanie księżyca. To będzie truskawkowa wyprawa na księżyc dzisiaj.
kiedy już, ja zerknę na Wasze komentarze, chyba za dużo nasionek, nie martwcie się, czasami może być więcej nasionek na truskawce, niektóre, moja ma stosunkowo mało, niektóre truskawki są bardzo mocno pokryte tymi nasionkami. Słuchajcie, teraz weźcie białą kredkę, białutką kredkę, jaką macie, najbielszą, i dodamy teraz po prawej stronie, tak jakby u dołu każdego właśnie z tych, każdej z tych obwódek, ale tutaj bliżej środka. Ja pokażę Wam na których, dobrze? Nie na całej truskawce, tylko głównie tutaj w okolicy tego odbłysku, tego refleksu światła, dodajemy białe takie linie, a na tych dalszych już tylko punkciczki. Tak więc linie, te otoczki białe są najdłuższe w okolicy tego światła, czyli tu, w tym pierwszym rzędzie, a później coraz mniejsze już tylko do takich małych punkcików białych. I to da nam właśnie efekt połysku na tych dołeczkach, na truskawce. Tak, wymaga to troszkę precyzji, ale myślę, że się uda. Jak widzicie, rysujemy taką sporą truskawkę, więc dzięki temu łatwiej jest na nią nanosić szczegóły. Dobrze, jeżeli Wam się udało, to jeszcze tą białą kredką rozjaśnimy troszeczkę dalej ten połysk, który przed chwilką nakładaliśmy, tak go poza białym papierem, który już tutaj mamy, troszeczkę ten połysk jeszcze przeciągniemy na... Trochę wolniej. Dobrze, już będzie wolniej. W takim razie czekam spokojnie na Was, żebyście sobie zdążyli pododawać te białe połyski. Widzę, że nie ma jakichś pytań, więc wszyscy rysują, to dobrze, bardzo dobrze. Ja też jeszcze jeszcze dopracuję te właśnie połyski w dołeczkach, które przed chwilką dodawaliśmy. Masz jeszcze tą białą kredkę? Oczywiście. Proszę, biała kredka dla Poli. Tu jest biała kredka. Proszę, jak chcesz taką precyzyjną, to też Ci dam. To jest chyba tam szara. Proszę, tu jest biała. Bardzo polecam Wam również takie kredki w ołówkach pastelowe, na przykład Derwenta. Świetne do precyzyjnych prac. Czy, Daria, chcesz taką kredkę? O, proszę bardzo. A czy we wszystkich będzie takie? Nie, nie we wszystkich. Te takie dołeczki rozświetlamy tylko najbliżej w okolicy tego połysku, czyli tutaj dookoła niego. Słuchajcie, możecie teraz wziąć sobie, jeżeli macie szarą kredkę, może być nawet lekko szaro-niebieska, ale generalnie szara kredka, jasno-szara kredka,
Jeżeli nie macie jasno-szarej kredki, to możecie użyć również bieli, delikatnie. I nałóżcie sobie teraz całkiem od dołu na truskawce taką właśnie szarą poświatę i obmalujcie znowu dookoła te dołeczki, które robiliśmy przed chwilą. One mają zostać ciemniejsze. W tej chwili rysujemy ten połysk dolny na truskawce, mój ulubiony, szczerze mówiąc. On da najbardziej realistyczny dodatkowo efekt, poza tym błyskiem, który rysowaliśmy przed chwilką. Zobaczcie, co się dzieje. Ja używam szarej kredki i już powstaje takie wrażenie, jakby truskawka zaczynała błyszczeć na tej białej kartce papieru. Na razie te dołeczki z nasionkami zostawcie niezarysowane. A czy taka szara kredka też może być? Tak, taka właśnie szaro-niebieska również będzie bardzo dobra. Daria, czy chcesz szarą kredkę? Chętnie. Proszę bardzo. Tak jest. Teraz te czerwone wgłębienia staną się widoczne. I tą szarość, słuchajcie, nakładacie tylko na tą taką dolną część truskawki, tak mniej więcej do połowy, coraz delikatniej później, coraz delikatniej. Najmocniejsza ona ma być na samym dole. Tak więc sam dół truskawki możecie mocno, właściwie zamiast czerwonego konturu, możecie tam zrobić taki kontur szary na truskawce. A jeżeli nie macie szarości, to po prostu bielą, tylko troszkę delikatniej. To da bardzo podobny efekt. Dodajemy teraz coś, co nazywa się światłem odbitym, albo światło cieniem inaczej. To jest po prostu światło odbite od białego papieru, które pada na truskawkę. I ono daje właśnie ten taki połysk delikatny, subtelny. Cały dół truskawki możecie zrobić właśnie taki jasno szary. Dałem ci chyba. Już tam masz. O, proszę bardzo. Pola z Darią rysują ze mną dzisiaj. Tu jest jeszcze jedna szara kredka, proszę. Słuchajcie, jeżeli już narysowaliście tą szarość na dole, to teraz narysujemy jeszcze odbicie szarości. To będzie bardzo subtelne, ale również się przyda w tych dołeczkach. Czyli teraz w dołeczku możecie takimi mocniejszymi akcentami, o, w tych dołeczkach na dole, zaznaczyć właśnie takie szare odbicie. Tylko właściwie w kilku, w dwóch, trzech tych dołeczkach. Chodzi o to, żeby dodać dookoła tej pesteczki takie właśnie jaśniejsze, taką jaśniejszą szarość w środku tych dołeczków, ale nie wszystkich. Właściwie o, tutaj bardziej w tych kilku. To jest taka drobna zupełnie zmiana, ale zobaczycie, że ona też da fajny efekt. Już poczekam, będzie troszkę wolniej, tak więc spokojnie sobie dopracujcie te fragmenty. Ja używam pasteli Toison d'Or, pasteli Kohinoor, tak one wyglądają. To są doskonałe pastele na początek przygody z pastelami. Ja rysuję nimi do dzisiaj, bardzo jestem z tych pasteli zadowolony. Bardzo dobre ceny również tych pasteli, to nie są drogie pastele i oferują, myślę, najlepszą jakość w tej bardzo przyzwoitej cenie. Można je kupować w zestawach oraz na sztuki. Tak więc bardzo polecam pastele Kohinoor Toison d'Or.
a do całkiem i nawet bardzo profesjonalnego użycia pastele Rembrandt. To już wysoka półka pasteli, świetne pastele, już droższe, ale o fantastycznych kolorach również na sztuki lub w zestawach. Tak więc te dwie marki szczególnie polecam. Ja korzystam również z innych pasteli, mam tutaj taką mieszankę troszkę pasteli w moich pudełkach, pasteli zbieranych przez lata. Tak więc już jest wolniej, daję Wam czas na spokojne dokończenie tych dołeczków w truskawkach, w truskawce. Super. Super Poli wychodzi. Już pokażę truskawkę Poli. Pola sobie tak radzi dzisiaj. Proszę bardzo, no śliczna truskawa. Piękne refleksy u Poli wyszły. I już za chwilkę zajmiemy się cieniem od truskawki, później na samym końcu listkami i jeszcze jakimiś mini poprawkami przy samych nasionkach. Tu jest rysunek Darii. Darii truskawka wygląda tak. Daria też dzielnie pracuje. Soczyście. Soczyście wygląda. Soczyście pracuje i truskawka wygląda soczyście. Tak więc jest dobrze, jest dobrze. Żałuję, że zrobiłam ją mniejszą, bo na większej truskawce łatwiej nanosić te wszystkie plamki. Tak, na większej truskawce wiadomo, trochę łatwiej. Tak więc, zwłaszcza jeżeli rysujemy bardzo realistyczne przedmioty, czy formy, czy owoce, zawsze można je troszeczkę większe rysować. Słuchajcie, teraz polecam, zrobimy cień pod truskawką. Pola już zaczęła robić cień, już zrobiła. Słuchajcie, cień pod truskawką polecam zrobić ciemną szarością zmieszaną z odrobinką czerni. Ja do tego używam bardzo często węgla drzewnego, który świetnie miesza się z pastelami, ale również czarna kredka pastelowa będzie tutaj wyśmienita. Ja używam takiego węgla i szarej kredki. Tak, Pola używa również węgla drzewnego. I słuchajcie, dodajcie sobie ten cień taką linią przy samej truskawce, przy samym dole truskawki, w ten sposób. Możecie go trochę również tutaj rozetrzeć dalej. Jeżeli nie macie szarości, to możecie nałożyć trochę czerni i później zmieszać ją z bielą. Ja już pokażę. Ja na przykład tutaj nałożę sobie teraz trochę czerni. To jest akurat węgiel drzewny, ale pokażę również, jakby to wyglądało kredką pastelową czarną. Tak więc nakładam sobie czarną kredkę pastelową przy samiuśkiej truskawie. Chodzi o to, żeby tamtą szczelinkę między truskawką a stołem pięknie podkreślić. W ten sposób. I zaraz będziemy to rozcierać. I to roztarcie to będzie ten efekt, który właśnie chcemy uzyskać. Słuchajcie, można użyć do roztarcia palca. To jest zawsze najlepsze narzędzie. Starajcie się rozcierać tak jak ja, czyli wzdłuż tego cienia. Tutaj możecie lekko wyjść do góry, wzdłuż cienia. Tak, takimi krótkimi ruchami. I teraz przesuwajcie palec coraz dalej od truskawki. Możecie tam i z powrotem, ale coraz dalej od truskawki. Możecie, im dalej od truskawki jesteście, możecie bardziej takie koliste ruchy paluszkiem wykonywać. W ten sposób. Aż ten cień praktycznie zupełnie zacznie znikać na bieli papieru. On ma się rozpłynąć zupełnie mięciutko i leciutko. Cieszę się, że podobają się Wam nasze dzisiejsze magiczne eksperymenty z truskawką. Słuchajcie, pastele się sypią, no taka jest natura pasteli. One się będą kruszyły, będą się sypały.
Więc to jest normalne. Są takie rodzaje pasteli, które są bardzo miękkie, bardzo sypkie i one się wtedy sypią jeszcze bardziej. Żeby się zupełnie wszystko nie zsypywało z papieru, bardzo dobrze jest używać odpowiedniego papieru do pasteli z lekką fakturą. Dzisiaj akurat używam dosyć gładkiego papieru, on ma bardzo lekką fakturę, bo na gładkim papierze te wszystkie efekty realistyczne wychodzą nawet lepiej. Natomiast zawsze możecie użyć papieru bardziej fakturowanego. Mój ulubiony papier to papier Canson Mi-Taut. To papier do pasteli sprzedawany w arkuszach oraz w blokach. O fantastycznych właściwościach w tym papierze jest 50% bawełny. Dzięki temu efekt malowania, rysowania pastelami jest troszeczkę jak na płótnie. Bardzo przyjemny, taki miękki i pastele świetnie się tego papieru trzymają. No doskonały, Pola, doskonały. Możesz jeszcze, jak chcesz, użyć troszkę tej szarości tutaj i jeszcze wygładzić sobie później cień palcem, wiesz? I teraz sobie rozmasz. Super. Wszyscy dzisiaj dzielnie rysują. Słuchajcie, tak, Pola? A kiedy dodamy jeszcze cienie w listkach? No właśnie teraz będziemy się zajmować listkami. Pola pyta, kiedy listki, a ja właśnie miałem się tymi listkami zająć. Ja teraz tu jeszcze robię takie małe podczyszczenie gumką w ołówku, którą również serdecznie polecam. To jest gumka Kohinor, taka gumka w ołówku. Kosztuje jakieś 4 zł, 5 zł. Nie jest to duży wydatek. Bardzo dobrze się nią marzę. Słuchajcie, zajmijmy się w końcu listkami. I teraz tak, jeżeli macie jakąś ciemniejszą zieleń, to możecie użyć właśnie ciemniejszej zieleni. Pola mi tutaj taką podała. Jeżeli nie macie, to zupełnie spokojnie możecie użyć czerni, dlatego że czerni i tak będziemy używać. Chcemy, żeby te listki wyszły bardzo kontrastowe. Żeby dostać efekt foto i hiperrealizmu, musimy operować dosyć mocnymi kontrastami. Oczywiście w odpowiednich miejscach, nie wszędzie. I teraz wyobraźcie sobie kierunek padania światła. Odbicie na truskawce, ten refleks pokazuje nam, z której strony pada światło. Teraz z przeciwnej strony, na każdym listku, albo po prostu w tych miejscach, w których ja to robię, możecie zerknąć na mój rysunek, nakładacie sobie ciemniejsze plamki, ciemną zielenią, albo czarną kredką. Czarna kredka również świetnie się tutaj sprawdzi. Ja też zaraz jej użyję, ponieważ ona i tak będzie potrzebna, żeby listki przyciemnić. Chcemy dostać efekt dosyć mocnego cienia na listkach, zwłaszcza na tym listku, który tutaj chowa się trochę za truskawką. On jest tam ocieniony dosyć mocno. Możecie dodać taki kontur lekki przy tym listku wywiniętym do góry oraz bezpośrednio przy samej truskawce może być również troszkę więcej ciemnych konturów. Jeżeli chodzi o listki, to ich nie będziemy rozcierać. Listki na truskawce mają taki meszek charakterystyczny i właśnie faktura suchej pasteli nam ten meszek automatycznie robi, dlatego nie chcemy rozcierać, żeby tego efektu nie utracić. Oczywiście pani Katarzyna pyta, czy można zobaczyć od początku powstawania. Ten film, ta transmisja będzie zapisana na naszej stronie, podobnie jak wszystkie transmisje. Zaraz po jej zakończeniu będzie dokładnie w tym samym miejscu. Wystarczy nacisnąć play i rysować z nami truskawkę od początku. Natomiast wszystkie wcześniejsze lekcje znajdziecie w zakładce filmy oraz w zakładce na żywo, która znajduje się w lewej części u góry naszej strony, na której właśnie jesteście. No pięknie, Pola, fantastyczny cień. Pokażę jeszcze raz rysunek Poli. Pola już się nawet podpisała na swoim rysunku. Pola skończyła truskawkę. My jeszcze nie skończyliśmy, ale Pola jest szybka. Brawo, Pola. Dziękuję. Fantastycznie. U Darii również są efekty. Są efekty.
Wy sobie spokojnie cieniujcie listki, ja tu jeszcze sobie poprawię niektóre dołeczki dookoła pestek. Z tymi dołeczkami to jeszcze nie skończyliśmy. Na sam koniec dodamy jeszcze kilka takich fajnych efektów specjalnych, które dopiero podkręcą naszą truskawę i spowodują, że będzie wyglądała jak żywa i gotowa do zjedzenia. Czy ty ostrzysz pastelę, żeby uzyskać taką precyzyjną końcówkę? Dobre pytanie. Daria pyta, czy ja ostrzę pastelę. Mówię jeszcze raz, bo może być słabo słychać w mikrofonie. Właściwie nigdy w życiu nie ostrzyłem pasteli, no może bardzo rzadko, nożykiem najlepiej, bo strugaczką się nie da, one się połamią. Słuchajcie, pastele mają tą cechę, że nawet jak się rysuje jakąś krawędzią i ona zrobi się gruba, to druga krawędź automatycznie robi się cienka. Więc ja zawsze szukam jakiejś takiej, pokażę tu w powiększeniu, tylko może nie moim zaklejonym paluchem, pokażę jeszcze raz z bliska. Zawsze szukam takiej krawędzi kredki pastelowej, która zostaje ostra. Zawsze musi być taka jakaś krawędź. I tak kombinuję tą kredką, żeby trafić tą ostrą krawędzią. I nie wiem, może jestem leniwy i nie chcę mi się ostrzyć pasteli, ale zawsze mi się ta metoda po prostu doskonale sprawdza. Będzie dzisiaj malowanie pastelami nocnego nieba, a właściwie księżyca, fotorealistycznie, tak jak teraz truskawa. Tak więc zapraszam. Słuchajcie, jeżeli skończyliście z czernią, przepraszam, z ciemną zielenią, to właśnie teraz czas na czerń. Ja minimalnie w niektórych miejscach, takich najciemniejszych miejscach, dodam również kilka akcentów czernią. Tak jak wspominałem, możecie użyć do tego albo czarnej pasteli, albo węgla drzewnego. Jedno i drugie będzie dobre. Polecam takie ostre i lekko zawinięte same koniuszki ogonka z truskawki, listków właściwie z truskawki zrobić. To daje bardzo sympatyczny, realistyczny efekt. O, witaj Gosiu, miło Cię widzieć. Raz jeszcze przypominam wszystkim, którzy dołączyli dopiero teraz do transmisji, że można ją oglądnąć raz jeszcze, tuż po jej zakończeniu. Ona będzie dostępna na naszej stronie zawsze, a wszystkie wcześniejsze transmisje znajdziecie w zakładce filmy u góry naszej strony, na której właśnie teraz jesteśmy. Tak, planujemy jakąś transmisję na temat Kandyńskiego, taka się na pewno odbędzie wkrótce. Zapraszamy też w sobotę, a propos kolorów, a propos Kandyńskiego, w sobotę będą fantastyczne zajęcia o tym, jak powstają kolory, jak mieszać wszystkie najróżniejsze kolory. I rano o 10, i o 19 to temat na cały dzień, przydatny dla każdego, tak więc zapraszamy. Słuchajcie, teraz, jeżeli macie precyzyjny węgiel drzewny, taki jak ja, albo jeżeli macie kredkę pastelową czarną w drewienku, precyzyjną, to jej użyjcie. Jeżeli nie macie takiej kredki precyzyjnej, to użyjcie po prostu ołówka, albo kredki akwarelowej, albo ołówkowej, bo chodziło będzie teraz o to, to już będą te efekty specjalne, żeby teraz dookoła każdej pesteczki dodać taki czarny konturek. On może być mniej lub bardziej wyraźny, nie musi być taki super intensywny wszędzie. Niektóre pesteczki możecie w ogóle przyciemnić bardziej na czarno. Zobaczycie, że to da świetny efekt. I tak naprawdę nasza truskawa zaraz nabierze truskawkowatości.
Ja byłem zaskoczony, jak te pesteczki robiłem właśnie przy tej truskawce obok, bo okazało się, że ten konturek dookoła pesteczek to jest po prostu no lawina efektu. To jest to. Nawet się nie spodziewałem, ale już zresztą widzicie, co tutaj się wyczynia, co tutaj się dzieje. A wszystko to dzięki umiejętnemu, dokładnemu obserwowaniu truskawki, bo ja po prostu położyłem truskawkę przed sobą. Później oczywiście ją zjadłem, no bo nie dało się inaczej, ale położyłem truskawę przed sobą i oglądałem ją bardzo, bardzo precyzyjnie i wnikliwie. To nie jest efekt jakiegoś zdjęcia, to jest efekt rysowania na żywo. Taką prawdziwą truskawkę właśnie kontemplowałem dla Was. Tak więc warto, słuchajcie, obserwować naturę. Warto robić to dokładnie i kiedy dokładnie obserwujemy, to również fantastycznie rysujemy. I dlatego rysowanie jest genialne, bo uczy nas lepszego widzenia świata dookoła nas, a tym samym ten świat staje się często, często bardziej pasjonujący. Takie zdecydowanie mocniejsze te kontury możecie zrobić właśnie przy tych pesteczkach, które są w okolicy tego bliku na truskawce, najbardziej białego. Oczywiście zachęcam Was do przysłania Waszych truskawek do mnie. Truskawek nigdy za wiele, to mój ukochany owoc. A Wasze rysunki z przyjemnością zobaczę. No niestety nie będzie dało się ich zjeść, a szkoda. Ale już niedługo sezon truskawkowy w pełni, więc będzie można się nacieszyć tymi owocami. I co? Przyznacie rację chyba, że te kontury dały tutaj bardzo przyjemny, bardzo dobry efekt. Można je robić albo ołówkiem, albo węgielkiem, precyzyjnie zaostrzonym. Tak, węgielki ostrzyć rzeczywiście można i łatwiej to zrobić. Takie realistyczne rysowanie to nie tylko wielka frajda, no bo to jest frajda, nie da się ukryć, ale to również świetna nauka, świetna lekcja tego, jak świat dookoła nas jest zbudowany wizualnie, z jakich kolorów się składa, z jakich odbić, kontrastów, faktur. To wszystko to właśnie elementy realistycznego rysunku, który jest bardzo przyjemny, bo oczywiście nie jest jedynym rodzajem rysowania. Można rysować również abstrakcyjnie, nierealistycznie. Ale dzisiaj taka właśnie zabawa i lekcja w hiperrealizm. Tak, tutaj rozwiewam wątpliwości. Ta truskawka obok to jest truskawka narysowana przeze mnie przedwczoraj. To nie jest zdjęcie, ale cieszę się, że tak, takie wrażenie sprawia, bo taki był zamiar. Słuchajcie, kiedy mamy już węgielek w ręce, albo ołówek, albo jeżeli macie ciemniejszą czerwień, to będzie w ogóle wyśmienicie, bo ciemniejszą czerwienią, albo tym wspomnianym węgielkiem, możemy jeszcze troszeczkę przyciemnić te niektóre dołeczki, zwłaszcza te przy najmocniejszym świetle, minimalnie, oraz przede wszystkim dodamy jeszcze takie przyciemnienie truskawki pomiędzy, w tej części środkowej. Polecam robić to ciemną czerwienią, to wtedy wychodzi jednak najlepiej. Jeżeli nie macie ciemnej czerwieni, możecie użyć troszkę brązu, odrobinki węgla. I leciutko, słuchajcie, leciutko, to ma być bardzo subtelny efekt. Przyciemnimy sobie jeszcze tutaj tą taką część
pomiędzy tą najjaśniejszą częścią, a pomiędzy tym światłem odbitym. Tak naprawdę rzeczywistość dookoła nas jest tak zbudowana, że kiedy na przedmiotach pojawiają się właśnie refleksje albo światła odbite oraz światło główne, to najciemniejsza część leży pomiędzy refleksem a światłem odbitym. Co jest takie może nieoczywiste, bo często by się nam wydawało, że najciemniejsza część będzie najbardziej w cieniu. Tymczasem nie, często w cieniu jest właśnie troszeczkę jaśniej. I kiedy już macie tą ciemniejszą czerwień albo brąz, brąz również będzie tutaj dobry, to możecie dodać jeszcze takie, złamała się, to możecie dodać takie ciemniejsze linie pod samymi listkami na truskawce. Zwłaszcza pod tymi dwoma tutaj u góry, ponieważ chcemy, żeby listki rzuciły cień na naszą truskawkę. Ja przyciemniam jeszcze niektóre dołeczki właśnie w okolicy tej strefy przejściowej pomiędzy najmocniejszym światłem a tym fragmentem, gdzie truskawka już znika sobie w cieniu. To są takie małe efekty, ale one tutaj dodają swój efekt do całości naszej truskawy. I myślę, że po dzisiejszych zajęciach każdy z Was już inaczej teraz spojrzy na truskawkę. Będzie ją zawsze oglądał przed zjedzeniem i zastanawiał się, jak układa się na niej światło. To są takie pozytywne efekty uboczne zajęć z nami i dzisiejszego rysowania truskawki. Tak, pani Ewa przewidziała to, co będziemy robić teraz. Na samym końcu, słuchajcie, dodamy jeszcze do naszej truskawki troszeczkę pomarańczu, troszeczkę nawet żółtego. Tak jak tutaj na tej truskawce, którą rysowałem, u góry widzicie, ona ma troszeczkę pomarańczu. I właśnie teraz możemy się tym zająć. Tak więc weźcie pomarańczową kredkę i dodamy troszkę jaśniejszą górę. Truskawka dojrzewa z reguły tak od dołu, tak więc u góry jest troszkę mniej dojrzała często, tam pojawia się takie przebarwienie. Nie wiem, czy wszystkie odmiany truskawek tak mają, ale ta, którą ja rysowałem kilka dni temu, tak właśnie miała. Czasami na dole też się jakieś takie przebarwienia pojawiają, lekko pomarańczowo-białe. Tak więc takie dodanie jeszcze jednego koloru na pewno spowoduje, że nasza truskawka będzie bardziej realistyczna. Ja nawet użyję troszeczkę żółtego, może nawet troszeczkę bieli tutaj na górze, żeby moją truskawę odrobinkę rozjaśnić. Tak naprawdę, jeżeli macie jasny różowy, możecie również w niektórych fragmentach, zwłaszcza na tym takim świetle odbitym, wmieszać troszeczkę jasnego różu. Te wszystkie dodatkowe kolory dodadzą jeszcze realizmu naszej truskawce, aczkolwiek nie są niezbędne, nie są konieczne, więc to już zostawiam Wam do wyboru. Na koniec jakieś malutkie
przeczyszczenie rysunku tam, gdzie się coś roztarło, no bo miało prawo się rozetrzeć w czasie rysowania. To się zdarza, to jest normalne. Oczywiście podpis. Zachęcam Was do podpisywania swoich rysunków. Ja tym razem tutaj się u góry podpiszę. Moi drodzy, nasza truskawa jest gotowa. Jeżeli macie w domu truskawki, to możecie wziąć taką truskawkę, pooglądać jeszcze trochę, no i pododawać jakieś dodatkowe elementy, jeżeli tylko chcecie. Ja sobie przypomniałem jeszcze o jednym fajnym efekcie. Na tych zielonych nasionkach można gdzieniegdzie dodać również żółtą, jaskrawo-żółtą kredką. Takie jaśniejsze punkciki na środku każdego nasionka albo co któregoś nasionka. Tak więc pomimo, że miałem już kończyć, jeszcze z reguły jest takie rzucenie okiem na świeżo i wtedy czasami jeszcze sobie o czymś przypominamy. Te żółte punkciki to również taka sztuczka, która dodaje bardzo przyjemnego efektu. O właśnie, tak, teraz jest zdecydowanie lepiej. Tutaj, gdzie truskawka zakręca, tych nasionek prawie nie widać przy krawędziach, tak więc tam możecie je delikatniej rysować. One tam już sobie troszeczkę znikają. Moi drodzy, bardzo dziękuję Wam za truskawkową lekcję i za truskawkowe rysowanie. Jestem bardzo ciekawy Waszych efektów, Waszych truskawek. Przyślijcie je proszę w komentarzach do zdjęcia, które zaraz umieszczam na naszej stronie. Pola z Darią również tutaj są. Tak, i nasze truskawki. Tak. Tak, Wasze truskawki też są. Słuchajcie, mam nadzieję, że rodzinnie, wspólnie z nami rysowaliście truskawki. Zapraszamy... lawina truskawek. Tak jest, truskawki atakują. Zapraszamy Was bardzo serdecznie do przesyłania Waszych prac. Jeżeli chcecie wesprzeć nasze zajęcia, naszą rodzinną pracownię, będziemy Wam z całego serca wdzięczni. Możecie to zrobić na numer konta, który podaję w opisie do dzisiejszej transmisji oraz u góry naszej strony pod okiem. Z całego serca dziękujemy za każde, nawet najdrobniejsze wsparcie. Zapraszamy Was również już dzisiaj o 19 na fantastyczne rysowanie księżyca. Daria, czy podasz księżyc? Bo ja jestem przypięty do mikrofonu. On tutaj leży na podłodze. Pokażemy Wam księżyc. Mamy tutaj na podłodze księżyc. Najprawdziwszy. Dziękuję bardzo za księżyc. Dziękuję Ci pięknie. Dziękuję, że pomogłaś. Słuchajcie, więc taki księżyc, może tak go pokażę, narysujemy już dzisiaj o 19, tak więc zapraszam Was ponownie z pastelami i najlepiej z czarnym papierem. Jeżeli macie czarny papier, to go użyjcie. Jeżeli nie, możecie zamalować papier na czarno, bardzo to pomoże. Moi mili, życzymy Wam pięknego dnia i do zobaczenia na księżycu o godzinie 19. Pa! Pa!